żywioł. Ze studia na trakcie. Na ławeczce. Gospodarzem programu jest Jakub Rutka. Jakub Rutka, witam bardzo serdecznie. Kolejny piątek, minęła godzina 18 i jak w każdy piątek zapraszam na program Na Ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. A dzisiaj na ławeczce wielki zaszczyt. Najpiękniejsza Polka, Magdalena Bieńkowska. Cześć. Droga do tego tytułu Miss zaczęła się od tego regionalnego etapu. Tak, dokładnie. A skąd w ogóle był pomysł, żeby spróbować swoich sił w tej walce o tytuł Najpiękniejszej Polki? Bo nieraz to tak jest, że no dziewczyny marzą, żeby być tą Miss Najpiękniejszą w tej koronie chodzić. U ciebie też było takie coś, czy nie? Nie, u mnie było zupełnie odwrotnie, bo do końca nie byłam zdecydowana, czy wziąć udział w konkursie, ale tutaj muszę przyznać, że ogromna zasługa jest mojego taty, bo on mnie bardzo do tego namawiał i zachęcał i tak wiedziałam, że na pewno byłby szczęśliwy, gdybym ja spróbowała i dlatego też spróbowałam. I zapisałaś się, to było Miss... Warmii i Mazur. Tak. I co wtedy z kolei, czy to jest, idzie z automatu, że jest kolejny etap, czy to też trzeba jakoś... Znaczy tych etapów jest kilka, bo to jest tak, że z regionu jadą dziewczyny na ćwierćfinały do Warszawy i jest mnóstwo dziewczyn, bo to są setki dziewczyn, które przyjeżdżają z całej Polski. Tam są wybierane dziewczyny, które jadą na półfinały do Kozienic. Te Kozienice już są transmitowane, więc to też jest już jest taki etap telewizyjny. I tam są wybierane dziewczyny, które jadą na te ostateczne zgrupowanie do Krynicy i w tym roku było to 32 dziewczyny pojechały do Krynicy na finał. I to trwało, bo to było rozciągnięte w czasie. To się w czerwcu zaczęło i potem była ta przerwa i w grudniu było ostatnie zgrupowanie. A ty studiujesz na Uniwersytecie Warszawskim? Tak. Jakieś wybory Miss Uniwersytetu są? Jakieś studenckie wybory? Wiesz co, akurat na Uniwersytecie Warszawskim czegoś takiego nie ma. Nie, nie. Kurczę, bo chciałem... A jakby było, to byś wystartowała teraz? Myślę, że nie. Że teraz czemu? To już na pewno nie. Nie, no na Uniwersytecie... Bałabym się, że konkurencję wykonujesz. Nie, nie bałabym się. Tak bym nawet o tym nie myślała, ale na pewno bym nie wzięła udziału w tych... Zresztą na UW nigdy nie będzie konkursu Miss. No szkoda. Mogłyby być takie studentki. A powiedz, czy zanim zdecydowałaś się w ogóle na udział w konkursie, spotykałaś wiele takich opinii, że Magda, nadajesz się, spróbuj w konkursie Miss. Ty to naprawdę, no, byś wykosiła tam konkurencję, spróbuj. Zdarzały się takie sytuacje, ale to głównie było właśnie chyba od tych moich bliskich znajomych, że to oni tak mnie zachęcali i tak mówili. No rodzice, znajomi, tutaj tata najważniejszy był w tym, no ale to się zdarzało, ale raczej wśród moich bliskich znajomych. A sama jesteś świadoma swojej urody? Masz takie przekonanie, pewność siebie? No bo są dziewczyny, które na przykład mówią, nie, jestem brzydka w ogóle, ten... Masz tak, nie, takie wszystkie coś, dziewczyny czy, są czy piękne. Wszystkie dziewczyny są piękne i mają w sobie coś pięknego. Tylko niektóre głęboko gdzieś to chowają. Tak? Tak, tak, dokładnie jest tak. Ale ty masz świadomość, że nie masz tego gdzieś piękna ukrytego, tylko jest... Wszędzie widoczne. Masz tą świadomość? Czy mam. Nie, mam tą świadomość. Dobra. I powiedz mi, kiedy... I czasami ją wykorzystuję. W jakich przypadkach? No, czasami muszę przyznać, że to uśmiechanie się, to czasami tak ułatwia, jak są jakieś tam braki problemy. W indeksie. Braki w indeksie. Nie, no na uczelni to niestety to liczy się tylko to, co mam w głowie. I tutaj nikt nie patrzy zbytnio na to, jak ja wyglądam i ja za to cenię swój uniwersytet. A kiedy ta świadomość tej urody się pojawiła? Czy to już w podstawówce wiedziałeś, że się wyróżniasz na tle rówieśniczek, czy dopiero gdzieś później to przyszło? Nie, no w podstawówce to ja w ogóle nie myślałam o tym, jak ja wyglądam. Ja, no jak? Teraz dziewczyny już myślą w przedszkolu, jak wyglądasz. Ja pierwszy raz pomalowałam się chyba, nie wiem, w liceum. Ja jeszcze podstawówka i gimnazjum to w ogóle o takich rzeczach nie myślałam. Biegałam i najczęściej w jakichś, nie wiem, spodniach, w ogóle spódnice, sukienki to zaczęłam nosić, jak w ogóle zaczęłam brać udział w tym konkursie, a tak jakoś nie przywiązywałam zbytnio uwagi do takich A to tak dziwne tak posłuchać, bo ja zawsze, człowiek myślał, że mi, no to już zawsze gdzieś tam jednak taka... Nie, to nie jest tak. To każdy tak myśli, że te dziewczyny to jedyne, o czym myślą, to o tym, żeby wziąć udział w tym konkursie, a prawda jest taka, że jak ja wzięłam udział i poznałam te dziewczyny, to one zupełnie czym innym się
zajmują. Większość albo się uczy, albo już studiuje. Są, niektóre już pokończyły w ogóle studia, a biorą udział dla takiej przygody, dla szansy. Wiedzą, że coś może ich fajnego spotkać i tak jest. A to nie jest tak, że one o tym marzą i wszystko temu podporządkowują. Tak wszyscy myślą, że tak jest, ale tak nie jest. No i ta decyzja, ten wynik, który usłyszałaś. Jaka po prostu reakcja? Kurczę, ja to tam nie kontaktowałam do końca. Dla mnie to był w ogóle taki wstrząs. Samo to, że całą galę tak się zastanawiałam, co ja tutaj robię, że to wszyscy oglądają, że to było dla mnie takie nowe. A jak usłyszałam werdykt, to chyba moja mina mówiła sama za siebie. Ja po prostu za nie mówiłam. Ja byłam w szoku. A miałaś już taką świadomość, czy w ogóle jeszcze był dla ciebie kosmos, że... Nie, to był kosmos. Czy ja myślałam w sumie, tak. Co się teraz wydarzy, tak już naprzód zaczęłam myśleć i co teraz będzie, jak to będzie wyglądało i wiedziałam, że za chwilę podejdą do mnie i te aparaty, i zdjęcia, i wywiady i wiem, że to się wszystko zacznie, ale chyba nie byłam świadoma do końca w tamtym momencie tego. A nie miałaś takiej, że... Bo tak, tu kasa, bo to tam się dostaje... 50? Tak, w tym roku były pieniądze do wygrania. Była nagroda pieniężna. Też? Nie, samochodu nie było. Ale masz jeden na koncie. Tak, bo w tym roku też u mnie w regionie nagrodą główną był samochód. Więc na Miss Polski nie ten. A masz czy sprzedany już? Gdzieś? Nie, ja jeżdżę cały czas tym samochodem. Pewnie, że tak. No właśnie. I przydaje się bardzo. Jak to życie się zmieniło? No bo zmieniło się strasznie. Czy ty dalej na studia swoje uczęszczasz dzień w dzień na zajęcia? Tak, bo jednak to są spotkania, to są wyjazdy. No bo to jest pewna funkcja reprezentatywna, prawda? Trzeba tu jechać gdzieś się pokazywać, to są wyjazdy za granicę. No rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, no to tu piątek, wyjazd na weekend gdzieś za granicę, tak. I jak to jest postrzegane przez, no już tam wykładowców, ale nawet, no nie wiem, znajomych ze studiów? Znajomi to bardzo mnie wspierają. Jak teraz na przykład nie było mnie przez pierwszy tydzień, to wracam, to już tu jesteś zapisana na projekt, tu cię wzięliśmy do grupy, tu już wysyłamy ci sylabus. Także jeżeli chodzi o znajomych ze studiów, to bardzo mi pomagają. A na studia wróciłam normalnie, bo to jest tak, że doszło mnóstwo nowych obowiązków, z których ja się cieszę i one są związane i z modą, i właśnie z takimi jakimiś eventami, i wyjazdami, i konkursami regionalnymi. Ale moje życie nadal się toczy tak, jak się toczyło, plus dodatkowe obowiązki. Więc na uczelnię wróciłam i jakoś staram się to wszystko łączyć. Ale to nie jest tak, że konkurs pochłania całe moje życie. To jest część tego, co dołączyło. A gdzie chciałabyś siebie widzieć? Gdzie siebie widzisz w jakiejś sferze zawodowej za 5-10 lat? Muszę przyznać, że się tak nie zastanawiałam, że co będę robiła za 5-10 lat. Planowałam wszystko tak ściśle z uczelnią i chciałam trochę popodróżować, powyjeżdżać. I Erasmus był w planach i wymiana, więc to było tak bardziej wyjazdowo i żeby jak najbardziej wykorzystać ten czas studiowania, kiedy jeszcze rodzice mi trochę pomagają i ja mogę podróżować. A tak to się nie zastanawiałam. Jak byłam mała, to kiedyś zawsze spikerką chciałam być albo pogodynką, pamiętam. Jak byłam młodsza, to o tym marzyłam. A potem jakoś tak już przestałam, nie? Bardziej jakoś tak się skupiłam na zajęciach i na bieżących sprawach. Ale jakichś takich planów dalekobieżnych to jeszcze nie mam. Zobaczymy. Tak miałam taką nadzieję, że podczas studiowania mi się to wszystko jakoś wydeklaruje. No i jako tako, no i można powiedzieć, teraz spełniasz wszystkie chyba rzeczy, które chciałaś. Tak. No bo jest i trochę dziedziny medialnej, są podróże, które podobno uwielbiasz. Tak, uwielbiam. A jakie są miejsca, które najchętniej odwiedzasz? Najchętniej. Ja w ogóle uwielbiam i zwiedzać, i wyjeżdżać tak typowo rekreacyjnie. I w sumie po Europie, no te miasta, stolice, no ale też lubię wyjechać sobie w jakieś ciepłe kraje. Marzy mi się jakaś dalsza podróż, bo nigdy nie wyjeżdżałam, nigdy nie widziałam Azji ani Stanów, więc te takie dalekie podróże to też mam nadzieję, że się zrealizują i będą związane z konkursem międzynarodowym, na który pojadę, bo one są już zazwyczaj w takich bardziej odległych miejscach. Ale tak, marzy mi się jakaś taka dalsza podróż jeszcze. A gdzieś w takie ekstremalne miejsce, nie wiem, Antarktyda? Nie, chyba nie. A Sybir? Chyba nie, nie. Nie? A wolisz ciepło czy zimno? Ciepło. To tak, tak ciepło. Ja. Tak jak ja. A teraz słuchaj, chciałem się zimą też jeżdżę na nartach. To jeżeli chodzi o sporty zimowe, to tak na tydzień, dwa tygodnie pośmigać na desce i na nartach to też lubię, ale myślę, że jednak to A masz jakieś ciepło. Swoje ulubione miejsce na świecie, gdzie już byłaś na przykład i bardzo chętnie w to miejsce wracasz? Nie, takiego Czyli chyba jedynego miejsca nie mam, żeby... A w Polsce też nie?
No, Polska to zawsze jest miejscem, do którego wrócę i mam, wydaje mi się, że będę tutaj mieszkała, bo tutaj mam rodzinę, jestem w ogóle bardzo rodzinna i związana ze swoim rejonem, więc no, do Polski jestem związana i do swojego miasta. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. A teraz pytanie, które chyba interesuje wszystkich kandydatów płci męskiej. Słucham. Jakie to chyba może być teraz pytanie? Jakie to może być teraz pytanie? No bo zawsze nurtujące pytanie jest takie, czy Miss Polski jest teraz stanu wolnego? Tak, jest. Jest. Odpowiedź brzmi tak. Czy odczuwasz teraz napływ ofert matrymonialnych? Zdarzają się jakieś właśnie wiadomości, oferty. To jest oczywiście bardzo miłe, ale ja traktuję to trochę tak z przymrużeniem oka. Ale to są takie jakieś oferty typu grzeczne w znaczeniu tak. Zapraszam na kawę, czy są jakieś takie kocham cię, widzę mnie teraz? Nie, raczej są takie grzeczne, jakieś takie jak przed chwilą powiedziałaś, to może było i parę takich, ale nie, raczej to są takie miłe propozycje, że to są takie normalne wiadomości. A wyczytałem, że Miss przez rok trwania swojego tytułu nie może wyjść za mąż. Nawet dłużej chyba trochę na okres trwania umowy. Tak? Tak, no bo to. A czym to jest spowodowane? Mi się wydaje, że to jest po prostu taka tradycja, że od zawsze Miss była panną i odkąd te konkursy są organizowane, to już przecież jest, nie wiem, ponad 20 czy nawet więcej lat, nawet nie wiem dokładnie, ale to chyba jest taki zwyczaj, że Miss jest zawsze panną. To biedny narzeczony, jakby miała na przykład Miss. Nie narzeczonego oczywiście może mieć, tylko to chodzi o stan cywilny, że nie może być. A jakby miała na przykład zaplanowaną przed wyborem, zostaniem Miss już zaplanowaną datę ślubu i wesele i nagle okazuje się, że pach, dostała tą koronę. No to chyba przełożyć trzeba. Jak kocha, to poczeka. No. Wydaje mi się, że chyba z tym problemu by nie było. No to wtedy przełożyć trzeba. A jakimi w takim razie cechami, czy to charakteru, czy wyglądu powinien się twój partner przyszły wyróżniać? Czy, no nie wiem. No na pewno musi jakieś mieć. To zawsze to pytanie pada. No. Ale no, to chyba każda by tak odpowiedziała. No, jak dla mnie to i te cechy zarówno zewnętrzne i wewnętrzne, to jest na pewno parę, które chciałabym, żeby posiadał, ale to nie są jakieś takie wybrane. Musimy mieć to coś, żeby mi się podobało w nim. Sposób bycia, zachowanie, inteligencja oczywiście. No to już humor. Trzyma. No to humor, to chyba tak jak każda dziewczyna by chciała. No i oczywiście, żeby się dogadywać, żeby ten kontakt był zawsze dobry i żeby było o czym rozmawiać. Chociaż ja to jestem taką gadułą, słuchajcie, że nigdy nie ma jakichś takich cisz czy coś, więc w sumie nie musi dużo gadać, bo ja będę za dwóch rozmawiała. To jako speakerka byś się sprawdziła. A powiedz mi, nieraz ludzie, którzy wykonują jakiś tam zawód, czy są tam związani z jakąś tam dziedziną zawodową, zwracają uwagę takie zboczenia zawodowe. Ja przez okres pracy w radiu czy różnych zleceń lektorskich patrzę na głos. Czy ty patrzysz u kogoś na wygląd? Masz tak, że na przykład, no ja pierwsze co to zaraz słucham i coś próbuję wychwycić. Że... A czy ty masz, że jest najpierw takie, a ten to tam wygląda tak. Nie, chyba nie. Oczywiście wygląd, no, to jest pierwsze co... Miss Wąchocka. Pierwsze... O, a ta już tak. Nie. Mi się wydaje, że tak nie patrzę. Staram się oczywiście tak nie patrzeć. No wiadomo, wygląd to jest coś, co zauważamy na samym początku, ale to bardziej chodzi o może o tą schludność, że w ten sposób patrzę, jak ktoś jest zadbany, a nie co ma na siebie założone. Bardziej w ten sposób, jak patrzę na kogoś, to tak patrzę, a nie co tam ma dokładnie, to się tak aż nie przygląda. Jak w ogóle teraz zmieniło się, jak się pogodziłaś z tym, że stałaś się osobą rozpoznawalną, medialną i publiczną? No bo nagle z dziewczyny, która ma tam swoje życie, prowadzi, studiuje, nagle staje się dziewczyną z dnia na dzień, o której piszą wszystkie portale, biją się wszystkie telewizje i programy, ludzie zaczepiają, są autografy. Jak to? Nie był to jakiś szok taki? No na początku tego było dużo, bo tego było tak mnóstwo.
ale ja nadal jestem tą samą osobą. Studiuję, uczę się. Oczywiście to jest bardzo miłe, jak ktoś, właśnie ktoś mnie zaprasza, ktoś chce ze mną porozmawiać, ktoś chce mnie poznać, albo że gdzieś wychodzę i ktoś poprosi o ten autograf albo o coś zapyta, ale ja jestem nadal tą samą osobą i ja bardzo dbam o swoją prywatność i staram się to wszystko oddzielać, chociaż to wcale nie jest takie proste. Ale staram się bardzo, bardzo dbać o swoją prywatność. A nie masz momentów, że już masz dość takich tych ciągłych telefonów? Bo powiedziałaś gdzieś w jednym z wywiadów, że telefon u ciebie to jest praktycznie non-stop na ładowarce. Tak, no to było na początku. To teraz już jest tak spokojnie. To były pierwsze 2-3 tygodnie. To tak właśnie wyglądało, że tego było mnóstwo i ja byłam już zmęczona, bo ciągle musiałam powtarzać to samo. Potem już tak było, że ja ciągle gadam to samo, ale miałam ciągle te same pytania zadawane i było mi już ciężko. Już czasami tak z marszu coś mówiłam, bo już nie miałam siły czegoś innego wymyślać. Ale to było na początku tylko. Teraz już tak nie jest. Teraz już jest tak wszystko na spokojnie i mi jest łatwiej, bo z każdym kolejnym wywiadem mi jest w ogóle ja przyzwyczaiłam się do tego i mi jest łatwiej mówić i mam wrażenie, że wychodzi mi to coraz lepiej, chociaż chyba jeszcze nie było wywiadu, z którego byłabym zadowolona, zawsze coś mi się nie podoba. Nie myślę, że tutaj będzie wszystko idealnie. Tak? No to a dobrze. Powiedz mi koronę, bo mnie to zawsze zastanawia. Jak dostaje Miss koronę, czy ona ją zabiera do domu na cały rok i potem oddaje, czy to jest tak, że daje, kamery są włączane i wtedy jest oddaj? Nie, korona jest u mnie w domu. Chodzisz w niej na co dzień? Tak, śpię w niej dniami. Nie, żartuję oczywiście. Korona jest u mnie i ja ją zabieram, jak są, najczęściej to ją wożę w samochodzie, bo ja jestem zapominalska, więc zawsze zostawiam ją w samochodzie, żeby w razie czego już zdarzyło się, że zapomniałam korony, więc teraz zazwyczaj jest u mnie w samochodzie, ale jest cały czas ze mną. Ale masz tak czasami, na przykład, nie wiem, czy po tej nocy, kiedy już wróciłaś do domu na spokojnie, że tak sobie założysz? Stanąć przed lustrem i tak. Nie, ja tak nie zrobiłam, ale moje współlokatorki tak robiły tak przez robiły? Pierwszy tydzień. Tak, przez pierwszy tydzień tak robiłam. A jak nosić? Bo słyszałem, że podobno są jakieś z nią problemy z tą koroną, że trochę za duże. No były na początku problemy. Teraz już jest wszystko okej, ale no te pogali. Wylądowała mimo, że dwa razy na szyi korona. Ale już jest teraz dobrze. To chyba przez to, że mam taką głowę małą i nie wiem. Ale teraz już jest wszystko okej, trzyma się na głowie i jest tam, gdzie powinna być. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. A na zakończenie naszej rozmowy mamy dla ciebie taki upominek. O, no, jak miło. Na przykład do porannej herbatki czy do porannej kawki od programu na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Bardzo dziękuję. Możesz też wozić w samochodzie obok korony, tylko żebyś za rok temu nikomu nie oddała razem z koroną przez przypadek. Nie, kubek tylko zachowam. Dla ciebie, tylko dziękuję. Dla ciebie. Dziękuję raz jeszcze. Was zachęcamy, abyście odwiedzali zarówno nasz kanał na YouTubie oraz profil na Facebooku. Klikajcie, lajkujcie, można brać udział w konkursach. Różne ciekawe nagrody są, także zachęcamy. Może też byś chciała wziąć udział w konkursie i na przykład wygrać spotkanie na ławeczce. Ja? No. No, czemu nie? Także zachęcamy, a my widzimy się już w kolejny piątek o godzinie 18, a dzisiaj moim i Państwa gościem była Miss Polski Magdalena Bieńkowska. Dziękuję. Dziękujemy.